Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was na kolejnej lekcji informatyki online. Dzisiejszy temat lekcji to kodowanie liter. Dalej będziemy się zajmować tematyką kodowania, ale dzisiaj będziemy zamieniać liczby na odpowiadające im znaki z klawiatury i na odwrót oraz zapisywać litery za pomocą kwadracików i odczytywać kody QR. Słuchajcie, na poprzedniej lekcji kodowaliśmy za pomocą kodów paskowych. Myślę, że nie było to takie trudne i dzisiaj też ta lekcja nie będzie dla Was bardzo trudna. Nie mamy wprawdzie lekcji online, ale jest film z przebiegiem tak naprawdę lekcji, którą prowadziłabym dla Was na żywo. Pierwszym zadaniem, które tutaj dla Was na Was czeka, no to w Waszym arkuszu jest odczytywanie zakodowanych wyrazów. Ale zanim przejdziemy do odczytywania zakodowanych wyrazów, to zastanowimy się, co to znaczy, że litery można zakodować. Słuchajcie, litery można zakodować za pomocą liczb. Trzeba się tylko umówić, jakie liczby im przypisać. I taka umowa oczywiście istnieje. Na pewno słyszeliście już o kodach ASCII. Kodach ASCII wykorzystuje się ją do kodowania znaków w komputerze. No i jak można uzyskać liczby odpowiadające kolejnym literom alfabetu według tej umowy? Pomoże nam w tym właśnie arkusz kalkulacyjny i funkcja, która jest w tym arkuszu wbudowana. Słuchajcie, wstawimy sobie teraz funkcję kod do komórki A2. Czyli wstawiamy funkcję kod, czyli wstaw funkcję i wybieramy sobie funkcje wszystkie i szukamy na literkę K, bo jest to funkcja kod. I od K, zaraz będziemy mieć K. Jest. Funkcja kod, wartość liczbowa mapy Unicod. OK, no i teraz musimy wybrać sobie literkę, czyli klikamy komórkę A1 i klikamy Enter i mamy kod liczby A, czyli liczba A zakodowana w komputerze w kodach ASCII ma wartość 65. Przeciągamy naszą funkcję w prawo i oczywiście mamy tak naprawdę już wszystkie kody ASCII dla tych dużych liter alfabetu, słuchajcie, bo małe litery alfabetu mają inne kody. Tu są duże litery alfabetu, ale nam wystarczy dzisiaj wiedzieć o tych dużych literach. No nie ma tu naszych polskich znaków. No ze względu na to, że w alfabecie łacińskim nie ma takich znaków jak O, E i tak dalej, U i tak dalej. To są litery, które są po prostu w polskim alfabecie. Słuchajcie, tak szczerze powiedziawszy, myślę, że wystarczą Wam te podstawowe litery. Tutaj hasła, które ja dla Was zakodowałam, nie wszystkie niestety są bez używania polskich znaków. Już nie chcę tutaj Wam mieszać i wprowadzać jakieś dodatkowe kody, więc zostawmy to tak jak jest. Po prostu to nie jest błąd, jeżeli ja tam na przykład, nie wiem, zakodowałam wyraz hasło i on nie jest przez ły, tylko hasło, tak? Ły tutaj akurat też nie występuje. Dobra, słuchajcie, w takim razie przechodzimy do odkodowywania zakodowanego tutaj pod spodem jakiegoś wyrazu. Mamy odkodować ten wyraz. Jak to teraz zrobić, słuchajcie? No musimy naprawdę policzyć wartość każdego wiersza w tej tabeli. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, co robicie? Albo sobie bierzecie kalkulator, albo wykorzystamy do tego arkusz kalkulacyjny. Czyli ja sobie tu wstawię na przykład funkcję równa się suma, otwieram nawias i teraz trzymając klawisz Ctrl na klawiaturze zaznaczam tylko te liczby, które w pierwszym wierszu są zamalowane na czarno, czyli tą liczbę, cały czas trzymam klawisz Ctrl, tą liczbę i tą liczbę. I oczywiście klikam Enter i wychodzi mi 75, teraz patrzę do mojej tabelki, 75 to jest literka K. No to odkodowałam pierwszą literkę. No to słuchajcie, znowu sobie piszę równa się suma, trzymam klawisz Ctrl, ja zamiast kalkulatora będę tutaj nie dodaję tej komórki, tylko tamtą, czyli tą komórkę nie czarną, tylko chciałam Wam zwrócić uwagę, że tam, gdzie jest zakodowana w drugim wierszu, teraz patrzymy na drugi wiersz, czyli 64 jest zacieniowane, 8, 4 jest w drugim wierszu, 2 w drugim wierszu i 1. I klikamy Enter, mamy liczbę 64, a 64... Dobrze to zakodowałam? No nie, chyba nie do końca. Coś mi się tutaj właśnie nie zakodowało. Słuchajcie, jeszcze raz poprawka. Czasami się zdarzają takie sytuacje. Trzymam kontrola i jeszcze raz. 64, 8, 4, 2 i 1. Bo w drugim wierszu aż tyle mamy zacieniowanych komórek. I wyszło 79 i to jest literka O.
Duże O, więc wpiszemy duże, żeby nie było. Teraz bierzemy trzeci wiersz, czyli znowu sobie wpisuję równa się suma. Otwieram nawias, trzymam kontrola i patrzę w trzecim wierszu. Na pewno pierwszą jest 64. Teraz patrzę trzeci wiersz, trzeba się nie pomylić. 8. W trzecim wierszu jest też 4 zamalowane, 2 jest puste i 1 jest zamalowana. Klikam Enter, mam liczbę 77, a 77 to jest M. Pewnie już niektórzy się domyślają, jakie hasło wyjdzie. No ale warto się upewnić, słuchajcie, bo ja tak naprawdę nie mam pewności. Znowu piszę suma, otwieram nawias, trzymam Ctrl i dodaję tylko, tutaj są dwa zacieniowane. Tylko ten i ten. Klikam Enter, mam 80, a 80 to jest liczba P. No to już teraz na pewno każdy wie, co to będzie. Kolejny wiersz, czyli znowu się równa się suma, otwieram nawias i patrzę, w tym wierszu mam 60, kontrol trzymam, 64, 16, 4 mam zakodowane i 1 mam zakodowane. Klikam 85, no nie chcę być inaczej jak U, otwarte. No to już się łatwo teraz już naprawdę coraz łatwiej domyślić, chyba każdy już wie. Znowu suma, trzymam Ctrl i teraz mam zacieniowane 64, 16, 4 i to wszystko. No pewnie wiecie, że już będzie na pewno ty. Można tylko sobie sprawdzić, czy dobrze policzyliśmy i czy ja dobrze zakodowałam tabelkę. Też czasami się mylę. Ctrl i uwaga, teraz muszę patrzeć. Już teraz przedostatnia linijka, tak? Czyli mam tą zacieniowaną, czwórkę mam zacieniowaną i jedynkę mam zacieniowaną. Klikam Enter, 69, 69 to jest E. No wszystko się zgadza. I została mi jeszcze ostatnia literka, czyli równa się suma. Otwieram nawias, trzymam Ctrl i dodaję 64 na pewno, 16 na pewno i 2. I klikam Enter i 82 to jest R. No i wyraz zaszyfrowany jest to komputer. Słuchajcie, komputer. Odczytaliśmy zaszyfrowany wyraz. Proszę sobie to tak zrobić, najlepiej po prostu wykorzystać do liczenia arkusz kalkulacyjny. Teraz macie zaszyfrowane przeze mnie hasło, ale to już Wam nie pomogę, słuchajcie. Proszę sobie samodzielnie te wyrazy odkodować. Jeżeli ktoś tu potrzebuje, to może sobie wstawić jeszcze dodatkowe wiersze, słuchajcie, znaczy kolumny tutaj, żeby po prostu móc odszyfrowywać te poszczególne wyrazy. Tego Wam nie odszyfruję na filmie, bo bym Wam zrobiła całe zadanie. Proszę tutaj się pobawić i tak jak wcześniej, czyli na przykład bierzemy pierwszą linijkę. Jeżeli chcecie, to sobie możecie tutaj wstawić kolumnę. Zawsze można to zrobić. Słuchajcie, ja wstawiłam kolumnę. Tam wprawdzie się te cyfry poprzesuwały, ale to nic nie szkodzi. Tutaj się jakaś obramówka zrobiła. Tak naprawdę nie chcę tej obramówki. Najpierw sobie usunę, a tylko zrobię tą stronę. Dobra. I teraz, tak jak wcześniej, najpierw liczymy sumę pierwszego wiersza. Czyli uwaga, trzymam Ctrl i znowu mam 64 zacieniowane, 16 i 4. To jest hasło, czyli tu będzie kilka wyrazów. No widać, że 3, tak? 3. No to 84, wracam do mojej tabelki. 84, T, czyli mam tu literkę T. Dobra, no i oczywiście lecimy dalej. Sumujemy sobie, czyli po prostu tak naprawdę, no nie będę Wam tego wszystkiego robić, no ale tylko tutaj pokażę Wam jeszcze jedno. Trzymając Ctrl mam 64 zacieniowane, 4 i 1. No i Enter, mam 69, patrzę do tabelki, 69 to jest E. Zgadza się? Czyli wpisuję tutaj E. No i tak naprawdę myślę, że każdy sobie z tym poradzi, więc tego Wam już tłumaczyć nie będę. No tutaj trzeba w drugim zadaniu zakodować, jak klikniemy na drugi arkusz, swoje imię. No to teraz ja, na przykład jak ktoś ma Ewa na imię, to bardzo fajnie, bo ma bardzo krótkie. Ja mam bardzo długie imię. Popatrzcie, ile moje imię ma liter. I tak naprawdę muszę teraz wiedzieć,
z tabelki, która była w pierwszym zadaniu, albo jest ta tabelka też na waszym podręczniku i można sobie mieć książkę i czasami jest wygodniej zamiast przełączać. Mam na stronie 96 tą tabelkę na samej górze. I teraz widzę w tej tabelce, że literka M u mnie, znaczy w tabelce to jest wartość 77, a to 65. Ja sobie to tu po prostu wpiszę, żeby było mi łatwiej. Literka G to 71, w tabelce w książce widzę. D to jest 68. A znowu się powtarza, czyli już było dzisiaj 65, L jeszcze nie było, L to jest 76, E jest 69, no i N to jest 78 w tabelce, no i A już dzisiaj było 65. Słuchajcie, mam odczytane na razie z tabelki wartości. I teraz muszę się zastanowić, jak uzyskać, żeby w pierwszym rzędzie była literka M, nie? No to musi być 77, tak? W pierwszym rzędzie M 77. No to tak, na pewno nie 128, to już jest za dużo. Czy tak jak ostatnio się bawiliśmy w kodowanie. Biorę, zakodowuję na przykład 64. No to jeszcze do 77 mi brakuje, jak dobrze liczę, 13. Zgadza się? No to muszę na pewno zakodować to, żeby było 8, 2 to jest 10, 8, dobrze mówię, 13, 8, przepraszam, 4 muszę zakodować, czyli będzie 12 i 1, czyli 13. I jeszcze raz sprawdzamy, liczymy, dodajemy, matematyka, 1 plus 4 to 5, plus 8, 13 i plus 64 to mamy 74 plus 3, 77, czyli literka M jest. No to teraz w drugiej linijce, czyli tu była literka M, tu muszę zakodować literkę A, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ta tabelka jest dłuższa niż na pewno wasze imiona będą, ale ja tutaj przewidziałam te najdłuższe. Na przykład moje też nie należy do najkrótszych imion, bo ma bardzo dużo literek, ale są jeszcze dłuższe od mojego, więc tabelka jest trochę przedłużona. Jak komuś braknie jeszcze wiersza, to proszę sobie dorobić. A ma 65 wartość, no to bardzo prosta sprawa. A jest chyba najłatwiej zakodować, bo to jest po prostu tylko 64 i 1, tak? G ma 71, no to znowu muszę zacząć od 64 i myślę teraz, zostało mi do 71 7, nie? 7, no to nie mogę wziąć 8, bo to jest za dużo, no to wezmę 4 i 2 to jest 6, no i 1 to 7, czyli muszę zakodować te 3 i mam G. Teraz D, 68, no to prosta sprawa, 68 jest też banalne, bo to jest 64 i do tego trzeba dołożyć 4 i mam literkę D, a teraz jest 65, a już było dzisiaj 64 i 1, zgadza się? Ja mam dużo literek A, więc jak się powtarzają wam literki, na przykład jak ktoś ma Anna, to tak naprawdę tylko dwie musi zakodować i powtórzyć. L, 76. 76, czyli na pewno 64. No to do 76 mi zostaje jeszcze 12, tak? Na pewno 8. 64 plus 8 to jest 72, no i jeszcze mi zostaje do zakodowania 4, zgadza się? Więc mamy 76, czyli to jest literka L, teraz E, 69. No to na pewno 64. Na pewno 4. I na pewno 1, no bo ma być 69. Czyli 64, 68, 69. Dobrze, muszę tam sobie sprawdzić. Teraz mam literkę N i to jest 78. 78 to na pewno 64. I zostaje mi 14 do zakodowania. No to na pewno 8 i 4 to jest 12. No i jeszcze 2 to będzie 14. Sprawdźmy jeszcze raz. Mam 8 plus 2, 10, 14 i 64, 78. Zgadza się? N jest dobrze. No i na końcu mi zostało A. A, które dzisiaj było. Czyli tak naprawdę 64 i 1, bo A ma wartość 65. Czyli ostatnie, które muszę kodować dla mojego imienia, to jest tyle. No ale, no tak, jest ktoś w szóstych klasach, kto ma imię Magdalena i ma szczęście, bo będzie miał to samo. Ale to jest tylko jedna osoba, a reszta osób musi zakodować swoje imię, więc dzisiaj trochę więcej pracy samodzielnej. No i na końcu chyba najłatwiejsze zadanie w tym zestawie, bo tu trzeba tylko użyć funkcji znak. I zobaczyć, jakie znaki są zakodowane za pomocą innych liter niż te, co, liczb niż te, co przed chwilą używaliśmy.
Czyli wstawiamy sobie tylko funkcję znak, czyli bierzemy wstaw funkcję, wybierzemy sobie wszystkie i szukamy funkcji na literkę z znak. Znak. Jest taka funkcja tutaj, znak. I oczywiście bierzemy ten znak i zobaczcie, literka Z jest jako 90. Sprawdźmy, co będzie dalej. Tutaj są liczby aż do 255. Zobaczmy, jakie znaki są zakodowane pod tymi kolejnymi liczbami. Mogę w sumie dwa razy kliknąć, też by wyszło to samo. Zobaczcie, jakie śmieszne, znaczy różne litery z różnych języków tak naprawdę. Jakiś szalfes S, tak, z niemieckiego, A z dwoma kropeczkami, znaki jakieś różne z klawiatury, małe literki, zobaczcie, nawiasy, tak. To wszystko jest zakodowane za pomocą tych znaków. Dobrze, no to tyle jeśli chodzi o arkusz kalkulacyjny, ale tam jeszcze macie w poleceniach inne zadanie, że macie odszyfrować kod QR, który Wam wysłałam. Słuchajcie, ten kod QR po prostu trzeba sobie otworzyć i macie w telefonach taką możliwość jak pewnie odczytywanie kodów QR, a jeżeli nie macie, to taka aplikacja jest darmowa i można sobie pobrać i odczytać moją wiadomość. I na tą wiadomość odpowiadamy w komentarzu pod lekcją. W komentarzu pod lekcją. Ja wtedy będę mieć pewność, żeście odczytali to, co Wam tutaj zakodowałam. Natomiast ostatnie zadanie będzie polegało na tym, że wchodzicie na stronę generatora kodów QR i wpisujecie tutaj coś, co chcecie zakodować. Słuchajcie, proszę sobie tu po prostu wpisać jakąś wiadomość, którą do mnie chcecie zakodować. No na przykład ja wpiszę, tylko uwaga, tu nie można używać polskich znaków, to od razu Wam powie, że potem wychodzą jakieś, no to ja napiszę po prostu bez polskich znaków. Życzę Pani miłego dnia. Milego, no bo nie ma litery E. Słuchajcie, i w tym momencie, jak już mam wpisane wiadomość do zakodowania, idę sobie na dół, daję generuj. Kod się generuje i pobieram go w formacie albo PNG, albo JPG, bo to są zdjęcia, no może być ewentualnie PDF, ale z tych trzech, te tutaj nie wybieramy. Wybierzecie sobie na przykład JPG, kod QR się Wam pobierze, popatrzcie, mam. I teraz jak ja sobie użyję telefonu komórkowego, a mam akurat pod ręką, no to łatwo mogę odczytać ten kod QR. Słuchajcie, mam akurat aplikację zainstalowaną w telefonie. No i odczytałam wiadomość, którą przed chwilą sobie zakodowałam. Życzę Pani miłego dnia. Słuchajcie, ja oczywiście Wasze kody będę odkodowywać, więc nie możecie tam pisać jakichś niecenzuralnych rzeczy, bo ja będę to czytać. Proszę na to zwrócić uwagę, bo ja sobie te kody odkoduję swoim skanerem. Nie może też tak być, że ta informacja będzie pusta, bo wtedy zadanie nie jest dobrze zrobione, tak? Sprawdźcie, czy dobrze się Wam zakodowało. Możecie też przecież swoim skanerem odczytać ten kod QR. Oczywiście kody, aplikacja odczytująca kody QR może też być pobrana na tableta. Jeżeli ktoś używa tableta, jak najbardziej też da się to zrobić. No i oczywiście ten kod QR, który pobraliście, on się pobiera w komputerze, załączacie, dołączacie do zadania domowego, które macie zadane na Classroomie. Czyli oprócz tego arkusza, który rozwiązujecie, teraz dołączacie jeszcze jeden plik, ten kod QR, który wygenerujecie. Słuchajcie, w razie jakichś wątpliwości, pytań, problemów, proszę o kontakt. W miarę możliwości będę Wam odpisywać, ale wierzcie mi, że nie zawsze też jestem przy komputerze, szczególnie wieczorem, bo też czasami mój wzrok musi trochę odpocząć i kręgosłup przede wszystkim też. Dziękuję Wam w takim razie za uwagę i życzę miłego dnia.